Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest jak widzicie Minecraft. Dawno w Minecrafta nie grałem. Ostatnio po prostu grałem sobie w Eldritcha, którego mogliście widzieć niedawno na moim kanale. No i Emilka widząc co spytała, to jest Minecraft czy coś Minecrafta podobnego? No ja wiedziałem, że Minecrafta podobnego i Emilka spytała, po co grasz coś Minecrafta podobnego, skoro masz Minecrafta? Ja stwierdziłem, trochę w tym racji, dawno w Minecrafta nie grałem, już będzie, kurde, nie wiem, chyba nawet z rok, jak nie dłużej. No, kurczę, powiem wam naprawdę. W tym roku nie grałem chyba w Minecrafta, jeśli grałem, to o tym nie pamiętam. Tak więc, stwierdziłem, że może spróbujemy jakąś serię. Jak widzicie, nie stworzyłem jeszcze żadnego świata, więc w ogóle jestem nie na bieżąco z wszelkimi update'ami i tak dalej, i tak dalej. A nie wiem, czy gra nie jest za głośno. Może do 40 uściszymy, a muzykę jeszcze do 70, o. Ale już słyszę nowe dźwięki, tej melodyjki nie w ogóle nie kojarzę. Widziałem, że jest jakiś Minecraft Realms, gdzie możemy za 10 euro miesięcznie kupić jakieś dodatkowe światy, chyba na tym to polega. No ale może stwórzmy nowy świat. Jak się on będzie nazywał? YouTube 1. To co? Hardcora od razu? Nie, może nie hardcora. Normalnego survivala. Struktury, cheaty bez cheatów, bonus chest, world type default. Super flat, large biomes, amplified. Just for fun requires beefy computer, cokolwiek to znaczy. Nie, dobra, na razie weźmiemy sobie defaulta i może bonusową skrzyneczkę na początek, tak? Bo ja za to nie grałem. Dobra, może YouTube po prostu, bo te YouTube to jednak dziwnie brzmi. No i tak, jeśli będziecie chcieli oczywiście, zrobimy z tego małą serię. To zależy wszystkiego od waszych komentarzy, od oglądalności i w ogóle. Chciałbym to zrobić na zasadzie albo jeden, albo dwa odcinki tygodniowo i w każdym odcinku będę robił dokładnie to, znaczy może nie dokładnie. No i co? Nie musi od... O, jest. Dobra. Dostałem achievementa. O, dobra, mój śmieszny ludzik dalej istnieje, którego stworzyłem milion lat temu. Nawet mam słuchaweczki. Zasnie, dobra. Tak, skrzynę... Jak się przenosi? Aha, naprawiam, dobra. Dobrze. A, dobrze pamiętam, jak się przenosi. Dobra, ale nie dostałem siekiery, bardzo mnie to nie raduje. Ale cóż, przynajmniej skrzynkę w takim razie wezmę. No i co mówiłem? A nie, jest siekiera. Chciałbym tą serię, jeśli będziecie chcieli oczywiście serię, zrobić na zasadzie, że będzie odcinek, powiedzmy 15-20 minutowy, max, to też napiszcie jakie wolicie. W tym odcinku robiłbym tam mniej więcej to, co mi tam poradzicie, typu Zygfryd, zbuduj szałat z drewna, Zygfryd. Zabij tą świnię. Ja wtedy ruszam do boju i zabijam świnię. O, i dostałem trochę szynki. A no tak, to był XP jakiś tam wprowadzili w pewnym momencie. No i co? Aha, oczywiście jednak. Chciałbym, żeby to było wszystko, co mogę zrobić w trakcie odcinka. Czyli jak ktoś mi napisze, Zygfryd, zbuduj domek z cobblestone'a i tam na przykład dostanie 50 łapek w górę, albo więcej nawet, no to Zygfryd przez najbliższe 3-4 odcinki, czy ile tam, będzie po prostu łaził i zdobywał cobblestone'a na domek. Dlatego teraz też sobie ciacham drewno. I w sumie w tym odcinku pewnie zdąży zapadnąć noc. Sobie zbuduję jakiś prowizoryczny hałas, chociaż może nie zrobię hałasu, tylko jaskinie, bo ja zawsze się śmieję, że ja w Minecrafcie jestem typem jaskiniowca i wolę sobie, kurde, ciągle naciskam shift, żeby biegać. Nie ta gra. A, dobrze, jeszcze to jest, że przy podskoku są crity. A co to jest to tutaj? Ała. Co to jest? Dioryt. WTF. Ej, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Co się robi z diorytem? Możecie mi napisać, co się robi z diorytem. Generalnie będę starał się unikać jakichś Minecraftopedii itp. itd. Będę raczej polegał na waszych komentarzach. I tak jak mówię, chciałbym, żeby to było o tyle interaktywne, że napiszecie mi, żebym coś tam robił, no to ja postaram się to robić. W miarę oczywiście możliwości i zdrowego rozsądku. Zobacz, jak widziałem, co to jest jeszcze mi powiedzcie. Dobra, nie wiem, ale kopię się to długo. Granit. Czyli kolejna rzecz, której nie widziałem. Już widzę jakieś nowe materiały, których nie znam. Będę musiał się zaraz chyba jednak wykształcić. Ale póki co będę oczekiwał, że wy mi napiszecie, co to jest granit, co to jest dioryt. Tak, dobrze zapomniałem, tak. Ale dobra, w międzyczasie zrobimy sobie stół do craftu. Benchmarking. Tak, nie wiem, co się nazywa. I co ja chciałem? Aha, już wiem.
chciałem zrobić sobie patyki. I... A da się z tego też zrobić coś? Nie, z granitu? Nie. No to z cobblestone'a łopatę walniemy sobie. O. Na szczęście recepty craftu, czy jak to się nazywało, widzę, że nie zmieniły się przynajmniej na tyle, żebym się w tym gubił. Ej, spadło mi się. Muzyka jakaś tam leci sobie w tyle, tak jak mówię, nowa. W ogóle nie kojarzę tej melodyjki, chociaż możliwe, że wprowadzili w pewnym momencie po prostu jakieś melodyjki, a ja nawet nie wiedziałem, bo jak grałem sobie tam Minecrafta solo czy ze znajomymi, to jakąś tam muzykę puszczałem sobie w tle inną własną albo coś takiego. No i co by tu zrobić? Kurczę blade. No teoretycznie powinienem wydobyć trochę cobblestone na więcej, żeby zrobić piecek, tylko że nie mam co do tego piec... Aha, nie, mogę drewnem przecież palić piecem. Na pochybel! Haha. Dobra. Wykopmy tyle cobblestone'a. Nie, chyba 8 potrzebowałem, nie? Tyle nie wystarczy. No właśnie, tak też myślałem. 2, 4. W sumie powinienem najpierw zużyć drewniany kilo, więc źle robię, że to używam tego kamiennego. No, w piecego chcę po prostu upiec świnki. Haha, haha. Nie uciekaj, świnko! O, dziękuję. Szyneczka. Z tym ekspem, jeśli dobrze będę, to się zamieniało go potem na jakieś ulepszenia do broni czy coś takiego, nie? Był jakiś taki stolik z książką chyba. Kurczę, oczywiście nic nie pamiętam tej. Znaczy no nic, coś tam pamiętam, ale niedużo. Zobaczymy, co z tego będzie. O, widzę, że drewniany kilo po prostu zużyje na zabijanie świnek. Może być. Czy ja nie miałem ich dwóch? Nie. Drugi był kamienny. Dobra. Muzyka zamilkła. O, grzyby. Grzybami też nie pogardzę, bo grzybów można było chyba zupę zrobić, nie? Da się jeszcze zrobić zupę z grzybów, czy teraz już jedne czują, co są, a drugie nie. Wcześniej to nie miało znaczenia, te grzyby różniły się tylko kolorkami chyba. O! Padła świnia. Dobra, może ułóżmy teraz ten mój ekwipunek w jakiś taki sensowy, w jakąś taką sensowną kolejność. No i widzę w sumie, że siekiera też zaraz pójdzie spać. Może zużyjmy ją już na świnie, uciekaj. Mam więcej grzybków. Chodź tu, grzybku. O, dobra, to jeszcze trochę drewna. I potem usmażymy świnie, a potem poszukamy jakiegoś stosownego miejsca na jaskinie. No i chyba, że jeśli nic nie napiszecie mi, żebym zrobił inaczej, to ja w tej jaskini sobie pewnie zamieszkam. I tak też zacznie się przygoda! Kurde, znowu naciskam shifta, żeby biegać, ech. Co to? Lawa! Oh yeah! Jezus, głupia krowo, straszysz mnie. Za karę cię zabiję. No, no. No co za no? Słyszeliście, to nie było mu, tylko no? Tam jest grzyb duży. Jest jakieś te krowy, jakieś dziwne dźwięki wydają. Chodź tu, krowo! Mu? Ale tam jest... Może ja w grzybie zamieszkam? Co to jest tutaj to? Peoni? Co to jest peoni? Czy Minecrafta? A może ja bym ustawił Minecrafta po polsku, byście woleli, co? No bang, gdzieś tu był taki język. W ogóle piszcie właśnie, czy wolicie, żebym grał w Minecrafta po polsku, czy po angielsku? Ja no może chwilowo ustawię po polsku. Gotowe. O. Piwonia, o. Dioryt dalej się nazywa Dioryt. Okej. Piwonia. I duży grzyb. Jeśli dobrze będę, kawałki grzyba, te duże można było jeść chyba? Nie wiem, zaraz sprawdzimy, czy to się dało jakoś jeść. Nie? A, zepsułem grzyba, kurde, to chyba trzeba było siekierką, żeby go wydobyć, nie? No coś takiego, no ale kaszana, dobra. Ale mam grzyba, jakby, co tam jest, coś? No nie, to krowy. Poczekajcie, to ja sobie... Jezus, co to było? Ja sobie zabiję jeszcze tą krowę, bo z krówek jest lepsze mięsko, to po pierwsze, a po drugie skóra, z której, jeśli pamiętam, mogę zrobić sobie jakiś lamerski pancerz. No, no. Śmiesznie woła.
No. Dobra. Może to ta lawa tak syka, że tak powiem, a nie krowy. A ja biedne krowy o to sądzam. No trudno. Dobra, jeszcze krówki. Uch, te skóry na ciuchy. Dobra, padły. Co to było? Brzmiało jak ten, jak on tam się zwie? Taki wysoki, czarny Slenderman. Nie pamiętam, Enderman o to był chyba, o, Slenderman. No, byłem blisko. Patrz, jakiś klif znalazłem. Wysoko tu. Dlatego tu na bank nie postawię żadnego domku. O, widzę, ajajaj, jest jaskinie. Widzę też, że mam mało HP. Znaczy mało na jedzenia. HP to tam pół biedy. Dobra. Oczywiście nie zbudowałem domu, nie zbudowałem łóżka, tylko od razu cisnę gdzieś tam zwiedzać świat. No ale co tam? Może tu będzie coś ciekawego. Dobra, no trochę żelaza, niech będzie. Wolałbym co prawda, żeby tu był węgiel na przykład. Żeby sobie więcej pochodnie mógł zrobić. Powinni w Minecraftie wymyślić coś jak latarka albo coś w tym desenie, co idzie? Zombiak. No, super. O, tu jest druga odnoga tej jaskini. O, węgiel! Wykrakałem, świetnie. Dobra. To będziemy sobie ten węgiel. Tu widzę, jest coś dalej, jakaś jaskinia. Możliwe, że trafiłem na jakiś kompleks jaskiń. A, na to wygląda. Dobra, więc chyba na razie rzeczywiście skończymy na szałasie, w którym postawimy po prostu sobie piecyk i stół do kraftowania. O, ale ruda węgla normalnie, na wypasie. Dobrze, że węgla nie muszę przerabiać, tylko jest taki gotowy. A, więcej go. Kurde, F nacisnąłem, czemu nacisnąłem? Pochodni poproszę. A, nie tu. Widzę, że mój kilof też już jest na zużyciu. Tak więc... oddać tą pochodnię. O, dobra, i generalnie... A, zapada noc. Więc trzeba schować się pod koc. Najpierw zabijemy świnie. Świnie ludzie, to była tutaj taka postać. Świnie ludzie, świnie zombie, coś ten deseń? Ktoś coś kojarzy? A, cześć świnko! Mam nadzieję, że to nie są jakieś świnie, które zamienią się na świnie ludzi albo świnie zombie i będą mnie chciały zjeść. Dobra. To może na razie domek no, biegnij panie. Coś mi nie idzie do biegania. Tu jest taka niby zatoka. Tu przy drzewie sobie walniemy domek. Świerkowe drewno. Dobra, przerabiamy na dechy. Co się będziemy? O! Na wodzie, a jak? Podobno mógł sobie to rozbudować, jakąś przystań czy coś. Aj, cholercie, tego tu nie miało być. Ale spoko, wszystko zaraz ogarniemy. Hopa. Hopa. Gdzie mam kamolę? Bruk, a! Tak się nazywa cobblestone po polsku. No dobra. Tak więc... dobra, na razie w sumie na wysokość dwóch kratek wystarczy, bo to powinno wystarczyć, żeby nikt mi tu nie wlazł. W sumie to bym musiał jeszcze drzwi zrobić w tym celu. Które to niesymetryczne. A, trudno. A zaraz, ale jak nie zrobię dachu, to chyba nie będę mógł pójść spać, nie? A co za różnica, nie ma łóżka. Mam genialny plan. Ponieważ zostało mi trochę tego drewna. No bo zaraz, najpierw pochodnie. O! Żeby tu nie było ciemne w dupie. Oświetlimy też wejście, zawsze oświetlam wejście.
Hopa! Dobra, może trochę wyżej ten dach zrobimy, żeby nie było tak klaustrofobicznie nisko. O, i bez rogów to będzie na pewno bardzo ładnie. O, przed chwilą gadałem, że mam dużo drewna, tak? Chyba już nie. Ale starczy mi na dach, chyba nie starczy. O, mój genialny plan brzmiał, że sobie zrobię takie wyjście tutaj. I potem tu taką zatokę czy coś i będę mógł tu sobie zasumować łódkę. Ale chyba to na razie nie wypali, więc zróbmy drzwi. Potem będę musiał znaleźć jakieś owieczki i zrobić łóżko. No. O. Świerkowe drzwi? Co? Trzy pary drzwi z jednego pakietu? O, jakie wypaśne! Poczekaj, ze złej strony je zrobiłem. A, drzwi wracajcie do mnie, to nie tak. O, z tej strony. To już się dzieje, myślałem, że się dzieje już robi, to tak jasno tych pochodni. Dobra, tu mamy tak od zewnątrz. I tu też, o. Zacnij i mogę tu normalnie przekiblować noc. A, no to było genialne. Tak, to było świetnie, bardzo mądre. Jestem taki mądry. To co, skrzyneczkę od razu tu walniemy? Nie, nie mam więcej bruku. A, bo go zużyłem, ja wykopałem tyle, ile potrzebuję na piecyk, a potem go zużyłem. No to głupi jest ten diablin, ale co tam. To co, robimy jakieś bezczelne wejście do kopalni zaraz koło mojego domku? A co mi tam? O, i od razu jest cobblestone, dokładnie to chcieliśmy. Znaczy bruk, kurde, będę teraz mówił. Z angielska. No właśnie, to jest ten problem, jak człowiek grał po angielsku w tego Minecrafta. Jak nie wiedział kiedyś tam, że jest po polsku, to potem mu zostają takie nawyki. Więc mówcie, czy wolicie po polsku, czy po angielsku Minecrafta. Ja zrobię sobie piecyk. Kurde, fajnie, że tyle drzwi można zrobić tak łatwo. Nie wiedziałem, no chyba ja. Teraz tak, surowy schab, czy wołowina? Schaba, dawać schaba. Piwonia. Po co mi piwonia? Jakiś ozdobny ogródek. Dobra, na razie zrobię sobie taki biedny. Zaraz, skrzynkę się robiło tak? Tak. Music! Dobra. Schowamy na razie to wszystko tutaj. O nie, ze skóry sobie zrobię coś. 7 to mi wystarczy na... A, na spodnie? Albo na trzewiki. Albo na czapuchę. Nie, na spodnie. A, mam majciochy. Gaciochy raczej. O, o, za pieczenie też dostaję. A, no, powiedzmy, że się najadłem. A, tu jest ten... Świn go straszysz. Myślałem, że to jakiś tąpiak idzie. Za karę zginiesz. Dobra. To damy sobie więcej schabu do pieca. I to już poza nagraniem. Poczekam po prostu, aż ten schab się upiecze. No a was zapraszam do komentowania i w ogóle i przede wszystkim wypowiadania się, czy chcecie raz w tygodniu, czy może dwa razy w tygodniu. No i co chcecie, żebym zrobił w następnym odcinku. Ja tylko poczekam przy piecyku, aż się upiecze schabik i aż się upiecze wołowinka. Ewentualnie żelazo też sobie upieka. Czy wytopię, przetopię. No, to było na tyle. Trzymajcie się i hej.